Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mam zaszczyt przedstawić uzasadnienie do obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak państwo słyszycie, już sam tytuł jest długi. Przedstawiony projekt to efekt pracy 5 osób. Profesora Błażeja Wierzbowskiego, sędziego Macieja Strączyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, notariusza Andrzeja Majka, adwokata Jarosława Majorka oraz mojej osoby jako koordynatora i autora ostatecznej wersji projektu. Serdecznie dziękuję tym prawnikom za bezinteresowną pracę na rzecz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Impulsem do stworzenia tego projektu w trybie obywatelskiej ustawy, który poparty został podpisami ponad 160 tysięcy obywateli, był zgłoszony pod koniec ubiegłego roku projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości o zniesieniu niektórych sądów rejonowych. Projekt ten był kilkakrotnie modyfikowany. Ostatecznie w dniu 5 października pan minister podpisał dwa rozporządzenia. Pierwsze w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, drugie też z datą 5 października w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych. Projekty rozporządzeń pana ministra właściwie od dnia publicznego ujawnienia były przedmiotem zasadniczej krytyki ze strony środowisk prawniczych i samorządowych. Środowiska te w swoich pisemnych opiniach do projektu oraz licznych petycjach kierowanych początkowo do pana ministra sprawiedliwości, a później także do prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska podnosiły od początku argumenty merytoryczne poddające krytyce skuteczność i celowość tej regulacji, jak i wskazujące wątpliwość co do konstytucyjności zarówno samego rozporządzenia, jak i podstawy prawnej do jego wydania, to jest artykułu 20 pkt 1 ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych. Ponadto przeciwnicy proponowanego rozwiązania używali również argumentów dotyczących negatywnych skutków społecznych wynikających z likwidacji znacznej ilości sądów rejonowych. Od ponad 10 miesięcy toczy się również spór w mediach zmierzający do przekonania opinii publicznej, że likwidacja niektórych sądów rejonowych nie spowoduje negatywnych skutków dla społeczności lokalnych, jak przekonywali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodziło w istocie o odpowiedź na pytanie, czy likwidacja małych sądów ograniczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzono w maju 2012 roku Sonda Rzeczpospolitej, dokładnie 16 maja, wskazywała, że zdaniem 68% respondentów likwidacja małych sądów ograniczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W tym publicznym sporze przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości konsekwentnie podnosili, że powinniśmy mówić nie o likwidacji małych sądów rejonowych, lecz o ich restrukturyzacji, to znaczy o zamianie znoszonych sądów w wydziały zamiejscowe sądów przejmujących. Przeciwnicy zmian wytrwale wskazywali, że w istocie zniesienie kilkudziesięciu sądów rejonowych jest pierwszym krokiem zmierzającym do ich likwidacji. W tym miejscu trzeba podkreślić, iż w uzasadnieniu do rozporządzenia pana ministra z 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych zawarte zostały następujące tezy. Cytuję, strona 12 uzasadnienia. Etatyzacja wydziału, a co najmniej pionu orzeczniczego na poziomie 7-8 etatów sędziowskich jest najbardziej pożądaną, a jako minimalną trzeba wskazać etatyzację na poziomie 5-6, pamiętając, iż w części pionów nie jest ona możliwa do osiągnięcia, a nawet brak jest możliwości zbliżenia się do tej granicy z uwagi na rozdrobnienie struktury organizacyjnej sądów, a w konsekwencji brak odpowiedniej wielkości wpływu, a tym samym poziomu etatyzacji. Odnośnie do wydziałów zamiejscowych na stronie 16 uzasadnienia zawarta jest następująca teza. Funkcjonowanie tych wydziałów, szczególnie w odniesieniu do obecnych jednostek, o etatyzacji wynoszącej 4-8 sędziów, będzie przedmiotem wnikliwego monitorowania w kontekście zasadności ich dalszego istnienia. W oczywisty sposób ta ostatnia teza jest odbierana przez środowiska prawnicze i samorządowe jako zapowiedź faktycznej likwidacji w nieokreślonym wprawdzie czasie wydziałów zamiejscowych sądów w miejscowościach, gdzie znoszone będą sądy rejonowe. Innymi słowy, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, używając określenia reorganizacja,
Nie ukrywają jednocześnie, że ta reorganizacja w istocie zmierzać będzie do likwidacji wydziałów zamiejscowych jako nieefektywnych ekonomicznie, zważywszy na okoliczność, że zniesienie wydziału zamiejscowego wymagać będzie jedynie zarządzenia ministra, a nie rozporządzenia, czyli tak naprawdę może być przedmiotem arbitralnej decyzji przedstawiciela władzy wykonawczej. Ta kwestia, czyli z pozoru nieistotny spór pojęciowy, miał i ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, czy zniesienie 79 sądów rejonowych w istocie doprowadzi do ograniczenia prawa do sądu, o którym mowa w artykule 45 ust. 1 Konstytucji. Znamienne jest również, że na ten artykuł 45 Konstytucji powołuje się także w uzasadnieniu do rozporządzenia pan minister sprawiedliwości. Na ten paradoks wskazuje m.in. pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski w swojej opinii do projektów rozporządzeń pana ministra z marca 2012 roku. Cytuję: paradoksalnie proponowana reorganizacja uzasadniana przez projektodawców potrzebą zapewnienia właściwej realizacji prawa do sądu przez usprawnienie sądownictwa, artykuł 45 Konstytucji i artykuł 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, negatywnie odbije się na realizacji tego prawa, stwarzając bariery w bezpośredniej dostępności do sądu, która wymaga odpowiedniej organizacji terytorialnej wymiaru sprawiedliwości. Koniec cytatu. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, którą podnosi pierwszy prezes Sądu Najwyższego, że zmiana organizacji sądownictwa spowoduje przerzucenie znaczących kosztów na obywateli, dojazdy do sądu, korespondencja, konieczność poszukiwania obsługi prawnej w innej miejscowości, co dodatkowo wpłynie na ograniczenie prawa do sądu. Zarówno pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Sędziów Justicja i Temis, jak i przedstawiciele społeczności lokalnych skupionych w Stowarzyszeniu Amici Curie oraz Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej podnosili również, że pan minister sprawiedliwości w swoim projekcie pominął okoliczność, że sądy rejonowe stanowią w małych miejscowościach istotny czynnik wzmacniający społeczności lokalne i pełnią ważną rolę kulturotwórczą. Przywoływany już pierwszy prezes Sądu Najwyższego, którego autorytet uznaje i bezwzględnie szanuje, ten krytyczny zarzut uzasadnił w następujący sposób. Nie został uwzględniony interes państwa, jakim jest harmonijny rozwój całego terytorium kraju i przeciwdziałanie wyraźnie widocznemu pogłębieniu się różnic tempa rozwoju dużych aglomeracji miejskich i pozostałego obszaru państwa. Społeczności lokalne intensywnie protestują przeciwko planowanej likwidacji sądów rejonowych, gdyż funkcjonowanie takich sądów w ich miejscowościach nie tylko ułatwia obywatelom dostęp do sądu, ale także podnosi prestiż miast, umacnia w nich elity inteligenckie, sprzyja tworzeniu się środowiska prawniczego i rozwojowi usług związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Można sądzić, że wiele osób, których działalność jest związana z funkcjonowaniem sądu rejonowego, opuści miejscowość, w której taki sąd działał do tej pory, nawet jeśli powstanie w niej wydział zamiejscowy, aby podjąć działalność bliżej siedziby sądu rejonowego. Miejscowości, w których dojdzie do zniesienia sądów rejonowych, stracą na znaczeniu i zostaną pozbawione ważnego impulsu rozwoju. Z tych powodów nie jest uprawnione zawarte w uzasadnieniu twierdzenie, że zmiana organizacyjna realizowana przez ministra sprawiedliwości nie spowoduje negatywnych skutków społecznych. To wszystko ze stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ten pogląd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dotyczył projektu rozporządzenia z marca 2012 roku. Co ciekawe, w uzasadnieniu do podpisanego 5 października tegoż roku rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych sądów, w punkcie trzecim tego uzasadnienia nie zawarto już wprost sformułowania o braku negatywnych skutków społecznych, chociaż na przykład w punkcie 3.2 uzasadnienie podniesiono, cytuję, iż projekt rozporządzenia nie powinien mieć negatywnego wpływu na rynek pracy. Ponadto reorganizacja sądów rejonowych, znowu cudzysłów, pozostanie bez wpływu na ewentualny odpływ młodych pracowników z małych miast do większych. Oprócz tego, zdaniem pana ministra, cudzysłów, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. Członkowie Stowarzyszenia Amici Curie i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie podzielają tych poglądów,
zawartych w uzasadnieniu rozporządzenia z 5 października 2012 roku. Samorządowcy i prawnicy zrzeszeni w stowarzyszeniu powstałym na bazie protestów społeczności lokalnych kilkudziesięciu miast, które obawiają się procesu określanego przez profesora Michała Kuleszę, twórcę reformy samorządowej, jako oskubywanie prowincji. Ten proces oskubywania prowincji w istocie polega na pozbawianiu mieszkańców małych miejscowości dostępu do różnych usług publicznych. Przedstawiciele środowisk lokalnych słusznie obawiają się, że likwidacja sądu rejonowego może spowodować likwidację prokuratury rejonowej. Kiedy zaś w danej miejscowości zabraknie sądu i prokuratury, zasadne okaże się pytanie, czy potrzebna jest komenda powiatowa policji, może wystarczy komisariat. A w ostateczności cały ten proces może doprowadzić do likwidacji powiatu. Przedstawiciele administracji państwowej przedstawiali również projekty likwidacji niektórych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Ten proces zwijania się państwa z prowincji budzi uzasadniony niepokój społeczny, choć nie uważam, aby był to proces ogólnie koordynowany. Są to raczej inicjatywy poszczególnych ministrów i szefów urzędów centralnych poszukujących oszczędności budżetowych. Z uwagi na niski poziom zaufania do instytucji publicznych, co wykazują badania socjologiczne, propozycje likwidacji sądów, być może wbrew woli jej autorów, odbierane są jako zapowiedź pewnej degradacji polskiej prowincji poprzez pozbawianie jej nie tylko prestiżu, ale i realnego dostępu do usług publicznych. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Dzisiejsza dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy i ewentualna decyzja Sejmu co do przyjęcia lub odrzucenia projektu jest niezmiernie istotna dla określenia właściwych relacji pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 Konstytucji ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na klasycznej monteskiuszowskiej zasadzie podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ta z pozoru literko organizacyjna zasada służy przede wszystkim wyznaczeniu właściwej pozycji jednostki wobec władzy publicznej, która mimo że służy dobru wszystkich obywateli, winna być tak zorganizowana, aby poszczególne jej człony wyodrębnione ze względu na funkcje pozostawały ze sobą w relacji równowagi. Równowaga ta zakłada współpracę między władzami i ich wzajemną kontrolę, z tym, że szczególną rolę przyznaje władzy sądowniczej, która jako jedyna ma prawo formułowania wiążącej oceny, nazwanej w skrócie w artykule 175 Konstytucji wymiarem sprawiedliwości, czy w stosunkach między władzami, czy w stosunkach między władzami a jednostką, a także relacjach między jednostkami, czy przestrzegane są normy prawne. Wykonywanie przez władzę sądowniczą tej funkcji gwarantuje szczegółowo postanowienia Konstytucji odnoszące się do pozycji sędziego, nieusuwalność i niezawisłość. Konstytucja traktuje przy tym sądy i trybunały jako władzę odrębną i niezależną od innych władz. Problemem zasadniczym, który wymaga rozważenia przez Wysoką Izbę, jest problem władztwa organizacyjnego w stosunku do sądów, czyli problem kompetencji do tworzenia poszczególnych sądów. Jak to bowiem trafnie określa profesor Błażej Wierzbowski, nie ma bowiem samorództwa sądów. W pojęciu wymiar sprawiedliwości, wynikającym z artykułu 175 Konstytucji, nie mieści się tworzenie sądów. Nie można zatem przyznać w odniesieniu do sądów władztwa organizacyjnego jakiemukolwiek organowi władzy sądowniczej. Wyżej przytoczone argumenty przemawiają za tym, aby tworzenie i znoszenie sądów oraz określenie ich właściwości miejscowej przyznać jedynie władzy ustawodawczej. W tym miejscu warto powtórzyć pytanie za prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej mecenasem Andrzejem Zwarą. Czy jest możliwa sędziowska niezawisłość w zależnym sądzie lepionym przez władzę wykonawczą jak plastelina? Na to pytanie winna sobie odpowiedzieć władza ustawodawcza. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej podstaw prawnych działalności sądów powszechnych. Obecny stan prawny, będący wynikiem zaniechań ustawodawcy bądź błędnego pojmowania konstytucyjnego pojęcia ustrój sądów, nie w pełni odpowiada przepisom Konstytucji.
Przede wszystkim nie ma ustawy dokonującej zasadniczego podziału terytorialnego państwa dla celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne. Po drugie, właściwość, miejscowość sądów powszechnych ustala się głównie na podstawie przepisów podustawowych. Po trzecie, konstytucyjnemu pojęciu okręgu sądowego nadano w ustawie wąskie znaczenie, obszar właściwości miejscowej sądu okręgowego. Stan taki powoduje sprzeczność obecnej regulacji prawnej z konstytucją, w szczególności z artykułem 10 ust. 1, 15 ust. 2, 92 ust. 1, 173, 176 ust. 2 i 180 ust. 5. Stan ten stwarza realne niebezpieczeństwo zachwiania równowagi między władzą wykonawczą a sądowniczą w wyniku przyznania władzy wykonawczej władztwa organizacyjnego, czyli uprawnienia do tworzenia i znoszenia organów w stosunku do tego zakresu władzy sądowniczej, który konstytucja powierza sądom powszechnym. Rezultatem tego jest możliwość znacznego ograniczenia prawa jednostki do sądu, gdy chodzi o faktyczną dostępność do sądu w wyniku dowolnych rozstrzygnięć władzy wykonawczej. Właściwość miejscowa sądów powszechnych, a więc czynnik w znacznym stopniu warunkujący dostępność do sądu, ustala się w obecnym stanie prawnym przede wszystkim na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości, a nie na podstawie ustawy, czego wymaga artykuł 176 ust. 2 Konstytucji. Również minister sprawiedliwości wyznacza granice okręgów sądowych, co w świetle artykułu 180 ust. 5 Konstytucji stanowi poważne osłabienie konstytucyjnych gwarancji nieusuwalności sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa w swojej opinii z 9 marca przywołała wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2010 roku, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że, cytuję, miejscem sprawowania funkcji orzeczniczych przez sędziego jest to, które wskazano w akcie powołania go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Doniosłość ustrojowa tej regulacji, określająca jedną z priorytetowych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jest oczywista. Tak w odniesieniu do zakresu uprawnień sędziego, skoro w myśl zasady zakazu przenoszenia sędziów wskazanej w artykule 180 ust. 2 Konstytucji stanowi jedną z gwarancji ich niezawisłości, jak też wobec obywateli, którym zabezpiecza prawo rozstrzygania ich spraw nie przez dowolnych sędziów, tylko przez ustawowo powołanych do orzekania we właściwym do rozpoznania tych spraw w sądzie. To wszystko z uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa przewidziane w rozporządzeniu faktyczne przenoszenie sędziów pomiędzy oddalonymi terytorialnie jednostkami stanowi przykład zastosowania klauzuli obejścia prawa. Wydaje się, że nie wolno stosować obejścia prawa nawet dla realizacji najszlachetniejszych celów, zważywszy, że to obejście dotyczy szczególnego środowiska, jakim są sędziowie. To władza sędziowska głosem Krajowej Rady Sądownictwa podniosła ten zarzut. Konstytucyjność artykułu 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych została zakwestionowana m.in. przez Krajową Radę Sądownictwa w jej wniosku do Trybunału z lipca 2012 roku oraz w opiniach w przedmiocie projektów rozporządzeń pana ministra z dnia 9 marca i 14 czerwca 2012 roku. Podobne stanowisko zajął pierwszy prezes Sądu Najwyższego w swojej opinii z marca 2012 roku. Niekonstytucyjność artykułu 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych publicznie podnosili również przedstawiciele Stowarzyszenia Amici Curiae, powołując się na dwie opinie prawne, tym mojej skromnej osoby z 16 lutego tego roku oraz doktora habilitowanego Błażeja Wierzbowskiego z 20 kwietnia 2012 roku. Wnioskiem z 18 czerwca 2012 roku grupa ponad 50 posłów z trzech klubów parlamentarnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarnej Polski i Ruchu Palikota wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując konstytucyjność artykułu 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, to jest podstawę prawną rozporządzenia pana ministra. Mam zaszczyt być pełnomocnikiem prawnym tej grupy posłów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W chwili obecnej postępowanie przed Trybunałem toczy się, nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej bardzo dziękuję posłom tych trzech partii za złożenie wniosku do Trybunału i troskę o społeczności lokalne.
Podnoszona sprzeczność artykułu 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją może zostać usunięta przez przyjęcie rozwiązania zawartego w projektowanej ustawie. Obywatelski projekt dokonuje podziału terytorialnego państwa na okręgi sądowe sądów powszechnych, ustala siedziby tych sądów i obszary ich właściwości. Okręgi sądowe obejmują obszary właściwości miejscowej wszystkich sądów, a nie tak jak obecnie tylko sądów okręgowych. Przy dokonywaniu podziału państwa na okręgi sądowe przyjęto za podstawę stan obecny, ukształtowany przez praktykę prawodawczą. Stan ten był, pomijając problem konstytucyjności, akceptowany przez społeczności lokalne i regionalne jako uwzględniający występujące w tych społecznościach więzy społeczne, gospodarcze i kulturalne i zapewniał sądom działającym w proponowanych okręgach sądowych sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Przeciwko zmianie tego stanu masowo protestowały społeczności lokalne, w imieniu których złożyliśmy do pana ministra petycję z ponad 200 tysiącami podpisów obywateli przeciw projektowi rozporządzenia pana ministra. Obecna sytuacja zasługuje zatem, zdaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, na ustawowe utrwalenie. Projekt ustawy pozostawia ministrowi sprawiedliwości monitorowanie tego stanu i przedkładanie Sejmowi co 5 lat informacji o funkcjonowaniu podziału terytorialnego oraz sygnalizowanie potrzeb zmian. Pierwszą informację zgodnie z projektem minister przedkładałby Sejmowi w roku 2014. Zasadą jest to, że przy ustaleniu właściwości miejscowej sądów powszechnych bierze się za podstawę ustawowy podział państwa na okręgi sądowe i przepisy ustaw regulujących postępowanie przed sądami powszechnymi, które pozwalają na ustalanie właściwości miejscowej w konkretnym przypadku, na przykład siedziba pozwanego, miejsce popełnienia zarzucanego czynu. Utrzymuje się jako wyjątkowe rozwiązania zawarte w artykule 16 i innych prawa ustroju sądów powszechnych. Wyjątki te podyktowane są względami pragmatycznymi. Istnieje bowiem potrzeba działania wyspecjalizowanych sądów powszechnych obejmujących swoją właściwością miejscową obszar całego państwa. Sprawy rejestrowe, wieczystoksięgowe są zaś tego rodzaju, że sądy powszechne przy ich rozpatrywaniu właściwie nie sprawują wymiaru sprawiedliwości, lecz dokonują aktu rejestracji. Potrzeba specjalizacji występuje też przy rozpatrywaniu spraw gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich. Nie we wszystkich sądach powszechnych byłoby celowe tworzenie wydziału do tych spraw. Warte podkreślenie jest, i chciałbym to z całą mocą podnieść, iż w tym zakresie projektowana ustawa pozostawia swobodę organów władzy wykonawczej w kształtowaniu organizacji sądownictwa powszechnego bez naruszania zasadniczego podziału państwa na okręgi sądowe. Czyli tak naprawdę nasz projekt dotyczy wydziałów karnych i cywilnych, natomiast wydziały pracy, gospodarcze, rodzinne i nieletnich pozostawałyby co do ich organizacji w rękach organów władzy wykonawczej, czyli pana ministra. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Zmiany polegające na nadaniu innej niż obecnie treści pojęcia okręgu sądowego, przesądzeniu zasad ustalania właściwości miejscowej sądów powszechnych i pozbawieniu pana ministra władztwa organizacyjnego w odniesieniu do sądów powszechnych powodują konieczność zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Najważniejsze z nich dotyczą artykułu 10 tego prawa. Zmianie ulega m.in. artykuł 20 Prawa ustroju sądów powszechnych. W proponowanej wersji minister sprawiedliwości nie będzie miał prawa do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib, a jedynie w określonym zakresie będzie mógł wpływać na właściwość miejscową sądów po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt generalnie nie wprowadza zmian w istniejącym podziale Polski na sądy. W wyniku wejścia w życie ustawy nie zajdzie konieczność dokonania niemal żadnych czynności. W zakresie właściwości miejscowej sądów wprowadzonych zostaje 11 niewielkich zmian. Zmiany te mają charakter korekcyjny i polegają wyłącznie na przesunięciu konkretnych gmin z obszaru jednego sądu do drugiego. Dokonane zostały w sytuacjach, gdy zachodziły jednocześnie dwa następujące warunki. Po pierwsze, gmina należy do określonego powiatu,
a jednocześnie do właściwości sądu rejonowego położone w innym mieście powiatowym. Niezgodność właściwości sądowej z przynależnością do powiatu powoduje rozmaite problemy. Na przykład utrudnia prowadzenie postępowań w sprawach karnych, gdy właściwa komenda policji leży w innym mieście niż właściwa prokuratura i sąd, a także utrudnia współpracę władz lokalnych z sądami, na przykład w zakresie wieczystoksięgowym, postępowań karno-skarbowych, spraw o wykroczenie. I druga przesłanka. Sąd, do którego właściwości przypisano dodatkową gminę z innego powiatu, jest większy i w związku z tym bardziej obciążony niż ten sąd, do którego właściwości gmina powinna należeć zgodnie z podziałem na powiaty. Przesunięcie gminy do sądu we właściwym mieście powiatowym zmniejsza więc sąd duży, a powiększa sąd mały i wyrównuje wielkość i obciążenie sądu. Przesunięcia polegają na przeniesieniu gmin do właściwości sądów we własnym mieście powiatowym i dotyczą 11 przypadków. Projekt ustawy opisuje obszary okręgów sądowych powiatami, a nie gminami. To jest istotna zmiana. Gminami tylko wtedy, gdy okręg sądowy nie pokrywa się z obszarem powiatu. Zmiana została wprowadzona dla uproszczenia i większej przejrzystości ustawy. Praktyka określania wielkości właściwości sądów gminami wywodzi się z przypadku. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości pierwotnie pochodziło z okresu, gdy powiaty nie istniały i dlatego określano właściwość sądów gminami. Po powstaniu powiatów natomiast mechanicznie kopiowano poprzednie rozporządzenia i nigdy nie wykonano pracy polegającej na przełożeniu treści rozporządzenia na strukturę powiatową. Zapisanie właściwości sądu strukturą powiatową od razu ukazało, gdzie mają miejsce zbędne rozbieżności między strukturą powiatową a strukturą sądową i umożliwiło ich usunięcie po dokonaniu wszystkich 11 zmian. Kolejna grupa sądów rejonowych będzie obejmowała okręgi dokładnie pokrywające się z powiatami, co jest sytuacją optymalną. W 9 miastach, w których istnieje więcej niż jeden sąd rejonowy, ustawa nie zmienia podziału obszaru tych miast, natomiast wprowadza następujące zasady. Po pierwsze, wprowadza jednolite nazewnictwo tych sądów. Dotychczas stosowane były dwie formy. Dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego dwie. Sąd rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ale sąd rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku. Wprowadzona zostaje tu jednolitość gramatyczna. Po drugie, dotychczas rozgraniczenia między tymi sądami w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości dokonywane były w sposób niejasny i sięgający do niewłaściwych kryteriów, często pozaustawowych. Przykładowo, w Gdańsku rozporządzenie wskazywało podział według obszarów jednostek pomocniczych, osiedli i dzielnic, co było kryterium niewłaściwym, gdyż po pierwsze, rozporządzenie ministra odwoływało się do uchwały Rady Miasta Gdańska, która zmieniając podział miasta na dzielnice i osiedla wprowadzała zarazem aktem prawa miejscowego zmianę właściwości sądu powszechnego, do czego w sposób oczywisty nie jest uprawniona, a po drugie uchwała tej Rady Miasta Gdańska z 30 lipca 1992 roku nie zawierała w ogóle opisu granic dzielnic, odwołując się do mapy stanowiącej załącznik do uchwały, a określenie w taki sposób granic okręgów sądowych jest niedopuszczalne. W Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu rozporządzenie używało zwrotu dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy X, co oznaczało kryterium pozaustawowe, a nawet w ogóle nieistniejące prawnie, gdyż dzielnice, o których mowa w rozporządzeniu, zniesione zostały w tych miastach w 1991 roku. Trudno tu więc mówić w ogóle o prawidłowym wskazaniu właściwości sądu. Jedynie w 3 miastach rozporządzenie określało przebieg granicy między obszarami sądów, co było metodą prawidłową i jasną. Wysoka Izbo, Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Projektowana ustawa zgodna jest z prawem międzynarodowym, a w szczególności z artykułem 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, stanowiącej, że każdy ma prawo do rozpoznania jego sprawy przez sąd wskazany ustawą. Obecne uregulowania, w myśl których jest to sąd wskazany rozporządzeniem przedstawiciela władz wykonawczych, nie jest zgodny z tą konwencją, jak również zasadą trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wynikającej z artykułu 10 Konstytucji. Projektowana ustawa jest zgodna z prawem europejskim.
Projektowana ustawa utrwalająca obecny stan faktyczny przy zmianie jedynie stanu prawnego przez przeniesienie regulacji zawartej w przepisach wykonawczych do ustawy nie powoduje praktycznie żadnych wydatków z budżetu państwa. Panie Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Jest mi niezmiernie miło, że obywatelski projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Naczelną Radę Adwokacką oraz przez Krajową Radę Sądownictwa opinią z 18 października 2012 roku. W opinii tej Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła pogląd, że projekt ustawy jest przejawem troski o zgodność podstawy prawnej funkcjonowania sądów powszechnych z konstytucją. Ponadto KRS zajęła stanowisko, że do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny minister sprawiedliwości nie powinien wykonywać zawartego w artykule 20 Prawa Ustroju Sądów Powszechnych upoważnienia do wydania rozporządzenia. Skoro jednak pan minister wydał w dniu 5 października rozporządzenia, apelujemy, aby rozporządzenia te niezwłocznie uchylił, pozostawiając Wysokiej Izbie czas na rozstrzygnięcie spornych kwestii w drodze ustawy. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej deklaruje gotowość do kompromisu w tej sprawie, którego ostateczny kształt powinien być wypracowany w toku dalszych dyskusji nad projektem ustawy. W pracach tych, co oczywiste, powinni uczestniczyć przedstawiciele środowiska sędziowskiego, a w szczególności konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, oraz przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących sędziów, w tym Stowarzyszenia Justicje, jak i Temis. Osobiście jest mi przykro, że do chwili obecnej nie doszło do żadnych rozmów merytorycznych pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Amici Curiae i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Amici Curiae zostało zawiązane w marcu tego roku w Sochaczewie z inicjatywy środowisk samorządowych i prawniczych. Stowarzyszenie działa ponad podziałami politycznymi, a w jego władzach są przedstawiciele i sympatycy właściwie wszystkich partii politycznych, zarówno koalicji, jak i opozycji. Współpracowali również z nami parlamentarzyści różnych partii politycznych, między innymi uczestnicząc w licznych zgromadzeniach publicznych organizowanych w całej Polsce, a także przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu chciałbym jednak szczególnie podkreślić zaangażowanie posłów i działaczy samorządowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy czynnie wspomagali działalność Stowarzyszenia i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Długo oczekiwaliśmy na rozmowy zarówno z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, składając kilkakrotne petycje zarówno do pana ministra, jak i później do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Jesteśmy wdzięczni, że z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy pismo z dnia 5 czerwca, w którym pan Tomasz Arabski, szef Kancelarii, wystąpił z prośbą o spotkanie ministra sprawiedliwości z przedstawicielami stowarzyszenia. Prośba ta niestety nie została uwzględniona. Nie doszło do spotkania z panem ministrem, o które stowarzyszenie zabiegało. Gdyby do takiego spotkania doszło, to być może kompromis, o którym wspomniałem wcześniej, już dawno zostałby zawarty. Od początku celem stowarzyszenia Amici Curiae nie była eskalacja sporu, a jedynie chęć przedstawienia rzeczowych argumentów i wspólnego wypracowania stanowiska. Cały czas podtrzymujemy wolę porozumienia w tej sprawie dla dobra społeczności lokalnych i wymiaru sprawiedliwości. Wierzę, że w Sejmie znajdzie się większość podzielająca nasze argumenty, którą będzie można zaliczyć do grona przyjaciół sądu. Wydaje się, że do grona tego można zaliczyć także parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, to jest partii, której mam honor być członkiem od 2005 roku. Stowarzyszenie Amici Curiae jest wdzięczne za publiczne wypowiedzi umacniające nas w przekonaniu, że likwidacja małych sądów rejonowych może nie być zasadna lub nawet można uznać ją za błąd. Takie poglądy wyrazili m.in. w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z 26 października pan wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk oraz 6 listopada przewodniczący klubu Platformy pan Rafał Grupiński, m.in. w TVN24. W tym miejscu pragnę również podziękować pani marszałek Ewie Kopacz, pracownikom Kancelarii Sejmu oraz Konwentowi Seniorów za sprawną weryfikację podpisu pod wnioskiem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej oraz szybkie
skierowanie projektu do pierwszego czytania. Ustawowy termin pierwszego czytania upłynąłby bowiem z końcem grudnia 2012 roku. Jest również oczywiste, że nie byłoby tego projektu i mojego wystąpienia w Sejmie, gdyby nie zaangażowanie samorządowców i mieszkańców z kilkudziesięciu miast polskiej prowincji. Pragnę podziękować wszystkim, którzy tworzyli Stowarzyszenie Amici Curiae i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, ale w szczególności burmistrzowi Pułtuska, panu Wojciechowi Dębskiemu, staroście opatowskiemu Bogusławowi Włodarczykowi, burmistrzowi Brzezin Marcinowi Plucie, burmistrzowi miasta Wysokie Mazowieckie Jarosławowi Siekierko oraz burmistrzowi mojego rodzinnego Sochaczewa, gdzie wszystko się zaczęło, to jest Piotrowi Osieckiemu. Wierzę głęboko, że przedstawiciele władzy ustawodawczej, kierując się zachowaniem zasady trójpodziału władzy, potrafią wypracować kompromis w sporze, który pojawił się pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą. Rozumiem również, że obu stronom tego sporu przyświecało i przyświeca dobro wymiaru sprawiedliwości, które, co oczywiste, wymaga istotnych reform. Reformy te w moim osobistym przekonaniu są konieczne, wymagają jednak współpracy z władzą sądowniczą, a nie narzucania jej nieakceptowanych przez nią rozwiązań, być może z naruszeniem wielu postanowień Konstytucji. Pragnę również podkreślić, że z zasady domniemania konstytucyjności prawa wynika, że na podstawie artykułu 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych minister sprawiedliwości miał prawo wydać rozporządzenie z 5 października. Kierując się jednak dobrymi obyczajami i wątpliwościami natury konstytucyjnej zgłoszonymi przez poważne autorytety prawnicze, w tym Krajową Radę Sądownictwa, będącą przecież organem konstytucyjnym, i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, apelujemy ponownie do pana ministra o poszukiwanie porozumienia dla wspólnego wypracowania rozwiązań prawnych zgodnych z postanowieniami Konstytucji, przy uwzględnieniu jednak racji, które legły u podstaw rozwiązania proponowanego przez pana ministra. Stanowczo podkreślam przy tym, że działalność Stowarzyszenia Amici Curiae i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w zamyśle jej twórców, w tym moim jako spiritus movens z tego przedsięwzięcia, nigdy nie była skierowana personalnie przeciwko osobie pana ministra Jarosława Gowina, którego zaangażowanie w zmiany wymiaru sprawiedliwości wydają się być szczere i autentyczne. Spieraliśmy się i spieramy o metody osiągnięcia celu, jakim jest znaczne skrócenie rozstrzygania spraw przed polskimi sądami. Osobiście uważam, że bardziej istotne są zmiany procedur orzekania z zakresu kognicji sądów niż zmiany struktur. Wierzę głęboko, że ten spór nie musi być sporem, czy też dla niektórych może grom, o sumie zerowej, w której aby ktoś wygrał, to ktoś musi przegrać. Należy wypracować takie rozwiązanie, kiedy strony sporu będą mogły uznać za swój wspólny sukces. Nie widzę lepszego miejsca dla wypracowania takiego kompromisowego stanowiska niż Parlament Rzeczpospolitej. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Proszę Wysoką Izbę, przedstawicieli wszystkich klub i kół poselskich o poparcie dla projektu ustawy i skierowanie go do dalszych prac parlamentarnych. Dziękuję za uwagę.